Policja zatrzymała mężczyznę, który jest podejrzany o brutalny rozbój, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku na osiedlu Słoneczne Wzgórze w Mysłowicach. To wtedy mężczyzna miał włamać się do domu jednorodzinnego, obezwładnić właściciela paralizatorem, skrępować go taśmą, a następnie okraść. Łupem padło wtedy 800 tysięcy złotych, a także markowe zegarki i biżuteria, warte około 400 tysięcy złotych. Zatrzymany jest 36-latkiem, był uprzednio karany za podobne przestępstwa, odbył karę pozbawienia wolności w wymiarze 8 lat, właśnie za rozboje, kradzieże, włamania i posiadanie narkotyków. W chwili zatrzymania również przy nim znaleziono narkotyki, drogocenne zegarki oraz gotówkę w wysokości około 20 tysięcy złotych, co zostało zabezpieczone na potrzeby dalszego postępowania. Zaraz po rozboju złodzieja, który napadł na mieszkańca Mysłowic, próbował namierzyć prywatny detektyw Krzysztof Rutkowski. Oczywiście wskazaliśmy osoby, które mogą mieć związek bezpośrednio z tym napadem. Niemniej jednak nie chcieliśmy wchodzić w jakiekolwiek czynności i działania, które mogłyby zepsuć działania policyjne. O tym, że policjanci mają konkretne tropy w tym kierunku, wiedzieliśmy już w ubiegłym roku, praktycznie bezpośrednio po napadzie. Zatrzymany 36-latek usłyszał już zarzuty. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.